Halo, halo, dzień dobry, cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii LEGO Indiana Jones 2, 3 Goda Trwa. Słuchajcie, kontynuujemy naszą przygodę. Pokonujemy kolejne misje. W poprzednim odcinku wykonaliśmy pościg, z którego niestety nie udało mi się wyciągnąć prawdziwego poszukiwacza przygód, gdyż twórcy gry to są zwyrodniali normalnie ludzie i naprawdę na poziomach pościgów nie będę zbierał prawdziwego poszukiwacza. Będę to zbierał potem dopiero jak będę mieć mnożniki do pieniędzy, bo to jest za dużo męczenia się i to się czasem nawet nie udaje. Dobra, żeby wejść na górę musimy pociągnąć to biczem i wejdziemy tutaj do tej oto świątyni, która jest w kształcie czaszki. Także wchodzimy przez oko do kolejnego poziomu. O nie! Obezwładnili Mata i tego drugiego. No i mają też brodacza, najgorzej. Dobra, walczymy z jakimś tutaj typem. Nie do końca wiem, co to za typ. Ale jakiś jest i ma garnek na głowie. Także rozwali się go tutaj na spokojnie. No i widzicie? I widzicie? To jest właśnie to, o czym ja mówiłem. Tutaj nie ma żadnego problemu, żeby zebrać tego prawdziwego poszukiwacza, bo tutaj nie ma tych pieniędzy dużo na takim poziomie, a tam to normalnie trzeba za każdym krzaczkiem jeździć. Okej, dobra, wiem co mamy zrobić. Wejdź, Indy. Hop. Hop. A nie. Ała, tu są kolce. Trzeba uważać na te kolce. Dobra, musimy coś wykombinować, żeby pokonać gościa z garnkiem na głowie. Zakładam, że nie można go tak po prostu pobić, bo to by było za łatwe. Chwila, musimy ustawić takie obrazki, jakie są tam na górze, dobra. Nie no, kurczę. Przekręciłem raz za dużo i teraz muszę lecieć całość. Dobra, teraz czacha to raz, a tutaj takie dwa ptaki to dwa razy będzie. Ok, i teraz trzeba pociągnąć za te dźwignie. Ok, no to mamy głowę z garnkiem. No co ja z tą głową, z garnkiem mam zrobić? Aha, musimy ją gdzieś postawić zapewne. Tutaj trzeba uważać, bo są te kolce, normalnie bym się nim nie przejmował, ale zapewne wytrącą mi z rąk tę głowę. Nie! Sam to skutecznie zrobiłem. Hop, 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 hop. Siup, 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 siup. Siup. Dobra. I teraz Marion, leć, przekręć to. O nie, raz wystarczy. O, prawie Indy spadłeś, widzę. Szybko niesiemy głowę temu szkieletorowi tutaj. Masz garnek. Jeszcze sobie pozwolę tutaj na szybko wszystko rozwalić. Ej, tutaj był niebieski pieniądz, dlaczego go nie ma? Dobra, nieistotne. Musimy się teraz przechuścić na drugą stronę, nad tym tutaj... nad tymi kolcami, walcami, na których widzę już spoczęli jacyś rycerze. No niestety nie za bardzo udało się wyjść stamtąd. Się tam kręcą od kilku stuleci. I rzeczywiście będą z takimi szkieletorami, jak ten drugi, któremu teraz mamy przynieść tę głowę z garnkiem. Dokładnie takim samym garnkiem, jak nosi nasz przeciwnik. W ogóle to ja mogłem po prostu spróbować go walnąć, ale coś mam wykonać, więc to robię. O, dobra, dajcie klucz, dajcie klucz, give me that klucz. O,
O. I teraz już sobie możemy na spokojnie przejść. I naprawdę ci rycerze nie dali rady tego zrobić. Słabi jacyś. Aha, wiem, dobra. Trzeba ten talerz położyć tutaj i odbić światło. Tylko że to światło najpierw by musiało być skierowane w tę stronę, a nie jest. A. O! Już nawet nastawiłem tak, jak powinienem. A to było niezamierzone. Ale fajnie. Marion, weź zbierz tego pieniądza. Dobra. Ej, bo nam brakuje do tego, do prawdziwego poszukiwacza. Jeśli tutaj nie zbiorę, to się obrażę na tę grę, bo straciłem, wiem, że straciłem jedną niebieską monetę, jak wpadłem tam wcześniej marem, a jeśli te poziomy są tak zrobione, że żeby to zebrać, to trzeba, nie można zginąć nawet raz, no to trudny poziom gry w takim razie by był. No ale na to wygląda, bo... O nie! Dostał kulą. Ow! Ała! Jak widać, garnek jest potężny. Ok, chłop się boi kolców z tego co widzę. No to jest jeden bardzo prosty sposób na to. Kolego. Coś ci się chyba pomyliło. I raz mi tu usiąść. Gdzie ty się pchasz, kolego? Spokojnie. Wracaj mi na kolce, raz. O nie. Siup. No, to szybko go dosyć rozwaliłem. Nie było za dużo zabawy z tym. Ucieka. Łapać go. Okej, to był taki dość szybki poziom. Zobaczcie, ile mamy już pieniędzy. 894 tysiące. No niedaleko do miliona. Musimy milionu zbierać, bo większość takich jakichś pożytecznych rzeczy w tych grach to zazwyczaj kosztuje około miliona. Czekajcie, jeszcze rozwalimy tych tutaj. Nie wiem, czy to są Indianie, czy kto to jest, ale musimy ich rozwalić, bo dzięki temu będziemy mogli kupić takie. A mam iść do miliona i kupuję wszystko po drodze, no ale za 20 tysięcy to warto takiego Indianina, nie wiem, kupić sobie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych i nie zebrałem znowu prawdziwego poszukiwacza. Co jest ze mną? W następnym się uda. Na razie, pa, pa.